Mamy epidemię depresji. Drastycznie poważną skalę problemu potwierdzają doniesienia zarówno globalne, jak i z naszego podwórka. W tej sytuacji każda dobra metoda łagodzenia jej objawów jest na wagę złota. A jedną z takich metod znaleźli niedawno naukowcy. Co więcej, nie wymaga ona wysiłku i możesz ją samodzielnie wykorzystać we własnym domu. W tym wideo ją poznasz. Tu Maciek Prusiński z vloga Rozwojowiec. Zapraszam. By dostrzec powagę problemu, jakim jest depresja, wystarczy garść statystyk. Według WHO cierpi na nią ponad 300 milionów ludzi na całym świecie, a ilość ta przez dekadę wzrosła o 18%. Jest czwartą najpowszechniejszą chorobą przewlekłą na świecie, a przy obecnym tempie wzrostu częstotliwości zachorowań w 2020 roku będzie już na drugim miejscu. W samych Stanach Zjednoczonych od 2013 roku ilość zdiagnozowanych przypadków wzrosła o 1/3. Jeszcze szybciej rośnie u tzw. milenialsów, osób urodzonych w dwóch ostatnich dekadach XX wieku, a także u dorastającej młodzieży. W Polsce zdiagnozowaną depresję ma 4% społeczeństwa. Szacuje się, że razem z przypadkami nierozpoznanymi cierpi na nią co 10 Polak. Choroba okrada nas z wydajności, czasu, energii, dobrych relacji, a w około 15% przypadków pozbawia życia, prowadząc do samobójstwa. Rozmaitych internetowych metod na doła czy na depresję jest mnóstwo. Niestety większość to nieskuteczne i często wręcz szkodliwe brednie. Zwłaszcza kiedy problem dotyczy ciebie, a resztki energii do działania po prostu uciekają z każdą kolejną radą, do której próbujesz się zastosować i ponosisz porażkę. Wśród garści rzeczy rzeczywiście skutecznych, które można zrobić widząc u siebie objawy depresji, jest aktywność fizyczna i ćwiczenia. Co zresztą nauka potwierdza już od bardzo dawna. Jednak tutaj tkwi pewien haczyk. Zmotywowanie się do ćwiczeń fizycznych jest wyzwaniem nawet dla zdrowych ludzi, co pokazują nam choćby zmagania populacji z otyłością. Jeśli zdrowy człowiek ma z tym problemy, to jeszcze większy będzie miała osoba z zaburzeniami depresyjnymi, kiedy energia do działania i motywacja są na wybitnie niskim poziomie. Oznacza to, że zalecenie osłabisz swoją depresję dzięki aktywności fizycznej jest lekiem, którego chory najczęściej nie ma jak przyjmować. Na pewno nie bez pomocy czy nawet zewnętrznego przymusu. Na szczęście z odsieczą przychodzą nam autorzy badań, w trakcie których uczestników ze zdiagnozowaną umiarkowaną depresją podzielono na dwie grupy. Jedna z nich przez 2 tygodnie miała zażywać aerobowych ćwiczeń fizycznych w 4 sesjach 2 razy w tygodniu. Druga również 2 razy w tygodniu przez ten sam okres czasu wykorzystywała naszą tajemniczą domową metodę, o której wspominałem na początku. Kiedy po 2 tygodniach badani ponownie przeszli test badający intensywność objawów ich depresji, osoby ćwiczące miały już średnio 3 punkty w skali Hamiltona mniej. To całkiem sporo, dzięki czemu część z nich znalazła się w spektrum już nie umiarkowanej depresji, ale depresji łagodnej. Jednak badani z drugiej grupy dzięki naszej domowej metodzie stracili aż 6 punktów w skali Hamiltona, osiągając efekty 2 razy lepsze niż grupa ćwicząca. Co pozwoliło im osiągnąć tak imponujący wynik? Przez 2 tygodnie, 2 razy na tydzień zażywali gorących kąpieli. Tyle. Gorące kąpiele okazały się 2 razy skuteczniejsze niż ten sam czas poświęcony na ćwiczenia. Co więcej, tak jak już się pewnie zorientowałeś, kąpiel wymaga od nas nieporównywalnie mniej wysiłku i motywacji niż ćwiczenia. Tak też było w badaniu, gdzie ponad połowa badanych z grupy ćwiczącej zrezygnowała z uczestnictwa w trakcie. A z grupy zażywającej kąpieli zrezygnowało jedynie 10%. Skąd ta zadziwiająca skuteczność kąpieli? Nie do końca wiadomo. Według jednej z bardziej prawdopodobnych hipotez kąpiele pomagają stabilizować charakterystyczne dla depresji wahania temperatury ciała, co z kolei osłabia inne jej objawy i poprawia nastrój. Z pewnością więcej dowiemy się z czasem, jako że 2 pilotażowe badania miały jedynie odpowiednio 38 i 46 uczestników. Zjawisko czeka więc wciąż na dokładniejsze zbadanie. Póki co mamy w ręku nową metodę, zarówno prostą, jak i niezwykle skuteczną do użycia we własnej wannie. Jeśli nie masz wanny, metoda jest do użycia choćby na jakimś spa lub pod prysznicem. To jednak ostrzegam, że jeżeli chciałbyś jak badani grzać się w wodzie przez całe 30 minut, rachunek za użycie prysznica może być nawet 2-krotnie wyższy niż za wannę pełną wody.
Uczestnicy jednego z badań po półgodzinnej kąpieli chowali się pod kocem w towarzystwie przylekających do ciała butelek z podgrzaną wodą. To akurat możesz zarówno połączyć z kąpielą, jak i praktykować nie posiadając wanny. Aha, pamiętaj, że nasza domowa metoda nie jest metodą samowystarczalną, a jedynie osłabiającą objawy. Jeśli masz powody podejrzewać u siebie depresję, albo twój dołek przestaje przypominać poprzednie przez to, jak niepokojąco je przedłuża, w pierwszej kolejności szukaj profesjonalnej diagnozy i pomocy lekarza. Gorące kąpiele, owszem, mogą osłabić twoje objawy i to znacznie, ale nierozsądnym i niebezpiecznym jest zakładać, że przeleczysz depresję domowymi sposobami. Zwłaszcza jej cięższe przypadki. Metodę z gorącymi kąpielami wciąż jednak warto stosować jako metodę uzupełniającą. Także, kiedy twoja depresja leczona jest farmakologicznie. Na koniec mam pytanie, a raczej prośbę. Jeśli miałeś w życiu do czynienia z depresją i udało ci się z niej wyjść, napisz o tym w komentarzu. Jednym z powodów, które powstrzymują osoby z depresją często od szukania pomocy, jest przekonanie, że to z nimi jest coś nie tak. Że to one w jakiś sposób są winne temu stanowi rzeczy, a depresja jest jakimś dowodem nieradzenia sobie w życiu, jakąś skazą charakteru czy ułomnością ducha. Co oczywiście nie jest prawdą. Jeśli więc widząc twój komentarz, a jeśli zechcesz napisać więcej, twoją historię, ktoś z czytających zrozumie, że szukanie pomocy nie jest żadnym powodem do wstydu i sięgnie po tą pomoc, będzie warto. Dziękuję ci za obejrzenie i do usłyszenia następnym razem. A jeśli uważasz, że film był wart obejrzenia, kliknij subskrybuj oraz ikonkę dzwoneczka, by zyskać pewność, że nie umknie ci żaden następny. Do usłyszenia.